Godzina 8 z minutami rano w Niemczech. Ja sobie właśnie przygotowuję moje pierwsze od niepamiętnych czasów śniadanie. I przy okazji, w ogóle to będzie jajecznica, jakby ktoś pytał. I przy okazji na tapecie oglądam Denko od Semiki, żeby przyspieszyć i umilić sobie czas. Tak, głodna się obudziłam jak wilk, więc ja zabieram się dalej za robienie i zobaczymy się, jak się ogarnę. No, już po prysznicu, to znaczy już, słuchajcie, tak się zasiedziałam, mamy już 10 rano. Ja wyszłam spod prysznica, nałożyłam na twarz maskę Bania Agafi, maska lifting do twarzy, tonizująca. Jest całkiem fajna. Tą kupowałam też, będąc we Wrocławiu we wrześniu w zeszłym roku, więc teraz próbuję ją zużyć, tym bardziej, że jak mówiłam, masek do twarzy tutaj już w sumie nie mam. Tą mam i jeszcze jakąś połówkę mam, bo resztę już wywiozłam na nowe mieszkanie. Potrzymam trochę tą maskę na twarzy i potem będę myła głowę, pielęgnacja, nałożenie twarzy. Dzisiaj w ogóle po południu, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to znowu się zobaczę z Halinkami, więc jak mówię, jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to będę mogła Wam pokazać psiaka Karo, bo Karo ma już swoją córeczkę, jak ona to powiedziała. W ogóle muszę się też, wiecie, pozbierać, żeby, widzicie, tutaj już mam przygotowane rzeczy na hol, zaraz jak się ogarnę całkowicie i będę wyjściowa, to będę chciała Wam hol nagrać. Pogoda za oknem dalej jest tragiczna, dalej pada. Ja nie wiem, gdzie tu zażalenie złożyć, że od chyba 2 tygodni non-stop leje. Może przez ostatnie 2 tygodnie mieliśmy jeden dzień, że świeciło słońce, a reszta non-stop lało, więc mało mi się to podoba. No ale co zrobić? Jak żyć? Jak to dziewczyny mówią? No to co? Aha, no i muszę podładować trochę aparat, bo bateria mi siada. Więc idę robić, co mam robić i wrócę do Was później. Wyczute 100 godzin później, ogarnęłam się i wyglądam jak ludź. Twarz nałożyłam. I co, teraz zabieram się za nagrywanie dla Was holu zakupowego. I oczywiście teraz, kiedy chcę nagrywać, znowu leje deszcz. No to jest jakaś złośliwość losu po prostu. Okej, lecę nagrywać, widzimy się za chwilę znowu. Wiecie co, mamy godzinę 13:02 dokładnie i zaczynam się powoli denerwować, bo czekam na pocztę. Teoretycznie zawsze poczta już o tej porze była, a ja no umówiłam się z dziewczynami i nie chcę się spóźniać. Wiecie, że ja jestem osobą, która nie lubi się spóźniać i nie lubi, jak ktoś się spóźnia i w ogóle. Tak, to jest taki mój mały problem. W każdym bądź razie, no, czekam na pocztę, teoretycznie powiedziałabym, dobra, jutro odbiorę sobie sama na poczcie paczkę, bo czekam na paczkę, zamówienie z Douglasa i dzisiaj ma przyjechać, no i kurde, no, nie mogę jej jutro odebrać, bo zamówienie jest na mojego męża i on musiałby odebrać, mi jej nie wydadzą. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale głupia sytuacja w Niemczech, nawet jeżeli to jest mój mąż, to nie wydadzą mi i koniec, kropka, on musi odebrać. No, a on tego nie zrobi, to raz, a dwa, że ja nawet nie chcę, żeby on wiedział, że co ja zamówiłam i w ogóle. No i już zaczynam siedzieć, wiecie, jak na szpilkach i się denerwować. Mam nadzieję, że poczta zaraz przyjedzie, więc ja już się po prostu idę powoli ubierać, przebierać. Muszę się zdzwonić z Mają, bo nie wiem, czy mam jechać do Mai, czy prosto do Haliny, do Karo, czy prosto do Haliny. No nie wiem, zobaczymy, ale mam nadzieję, że ta poczta zaraz przyjedzie, bo się zdenerwuje. No, tyle chciałam powiedzieć. Wiecie co, z tego samego miejsca, godzinę później, mamy godzinę 14:00. Ja miałam w planach już być u Halinek. No niestety, poczty nie ma i ja nie wyjechałam, także zbieramy się. Oczywiście zabieram Was ze sobą, mam szeroko i głęboko i daleko tą pocztę. Najwyżej poproszę sąsiadów, że jak przyjedzie, to żeby odebrali paczkę. Więc jedziemy, bo jestem zła i to niesamowicie. Jedziemy teraz do Halin. No, jesteśmy u Haliny. Siema. Albo się nie ma. No, hej. W towarzystwie. Popatrzcie. Kto tu jest? No tak, 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 tak. Kto tu jest taki słodki? Czyż ona nie jest słodka? Jest. Pokaż mordkę. Nie, 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 nie skaczemy. Ale siad.
Siad. Siad. No jejku. Jakie słodkości. To już jest wytrenowany pies. Słodkości. No powiedzcie sami, czy ona nie jest piękna. To po mamie. No i kable lubi, nie? No i buty pewnie też, bo widziałam, że Halina buty już do łazienki wyniosła. Pochowane, wszystko co możliwe pochowaliśmy. I morderca będzie, więc proszę uważać jak coś. Popatrzcie, ojojo, taka groźna. No, aż strach się bać. Tak. Maja, co tam masz? Coś na osłodę jeszcze, żeby nam jeszcze bardziej słodko było. A to chyba wam, bo to ptasie mleczko. Co, nie lubisz? O Jezus, nie. Od dziecka mnie gonić możesz ptasim mleczkiem. Ale ja tych wszystkich, tych marshmallow i tak dalej, tych pianek takich nie lubię w ogóle. No to nigdy. Nie spotykane, bo ptasie mleczko chyba wszyscy lubią. Nie? Ale to ja też już nieraz słyszałam, że jak nie lubisz ptasiego mleczka. No nie lubię, ja tych wszystkich piankowatych tych od dziecka nie. Od no, dziecka trudno. Nie. Jakby nie było więcej dla nas. I wiecie co, koniec końców czekałam do 10 po drugiej, czy 15 po drugiej i poczty nie było, więc jestem zła, bo miałam nadzieję, że już od jutra będę mogła moje nowe kosmetycie używać. A tu kicha z kaszaną. Alina, co ty tam skaczesz? Nieostre tło. Tak, właśnie, co mi tu tło rozpraszasz? Nie zwracajcie uwagi, tak miałam wam powiedzieć, wariatkowie, tak jest. Ona jest słodka, Boże. Jakie to słodkości. O je, fajnie. Pionę ci daję. Piątkę dajesz? O, ale słodko. Uwaga na kijek. Piątka. To jest jej ulubiony kijek, ona z tym kijkiem śpi. Uwaga na kijek. No ale uderzyło się. Najlepiej się śpi na kijku, nie Karla? Śliczna jest. We trójkę siedzimy i znowu przy kosmetykach. No, przywiozłam kilka kosmetyków, których chciałabym się pozbyć, więc niech dziewczyny sobie zobaczą, bo tu większość jest nieużywana. Używasz olejków do tego makijażu? Mam jakieś. No. Także. Kukamy teraz. Karla, a ty co byś używała? Jezus, jaka ona jest słodka. Poczekajcie, przybliżę. Popatrzcie, jaka ona jest śliczna. Taka śliczna. Ojej. Ojej, jest piękna. Piękna jest. Tak, i na stół od razu. O, i piski. Nie można pisków chwalić. Piski są złe w tym domu. Dziewczyny, proszę mi tu nie piszczeć. Ja, Monika nie lubi ptasiego mleczka. No, już rozmawiałyśmy o tym. No nie lubię. Ja nie lubię niczego, co jest takie piankowate, dlatego. Nigdy, nigdy nie lubiłam. Karla, patrz. Dobre są listwy podłogowe. I kable. I kable, tak. I papcie. I buty Haliny. Kapcie, no już kapcie. Ona jest słodka. Tak, gwóźdź programu. No to jest gwóźdź programu, no. To jest mój... Kto mnie podrapał? Tak, ty mnie tak kochasz, mnie drapisz. No tak, z miłości. No, gwóźdź, no. Och, jej, ona coś chce. Nie, ona sobie ten, no jak się mówi, żebro o smaczki. Ignorujemy to. O gratiski? Mhm. Nie ma gratisków. Nie ma. Na takie piski to nie reaguje mamusia, nie? Chociaż się też nauczyła, że nie wolno nic mówić. Kto to jest? Nie masz nohala? Tu ma GPS-a. Znalazła domek, nie? Tu, w tym, tutaj ma GPS-a. Tak, słuchajcie, Halina już miała przeboje. Skórzany GPS. Nie? Daj mamie buzi. Nie dasz. Nie. Słodka jest. Nie dawaj. Wcinamy. Powiem wam, że bułeczki pierwsza klasa. Ja już jedną w połowę wcięłam, jeszcze drugą mam. Gdzieś tam za stołem, w kącie, widać. Obrażona Karla. Pani Foch, właśnie. Walnęła focha, bo tu przed chwilą walczyłyśmy, żeby ona nie łapkami nie opierała się o stół, nie? I żebrała. I żebrała, właśnie.
No i tak. Ale poskutkowało. Właśnie, poskutkowało, bo chciałam powiedzieć, że po kilkukrotnym nie wolno fuj. W końcu się położyła. Ale będzie mnie kochać dalej. Będzie cię kochać. Wiecie, rozmawiamy właśnie o tym, że człowiek się łamie, bo to jest malutki szczeniak i tak i słodki i to i tamto, no ale jednak trzeba czasem warknąć i powiedzieć, że nie wolno, bo inaczej pies się nie nauczy, nie? Dlatego Halina pyta, czy ona ją będzie dalej mimo wszystko kochać. Ale popatrzcie, spokój jest. Ale i foch też jest. Foch jest, piski są. Przejdzie, do jutra zapomnij. Tak, no, no ale widziałaś, że ty ją ze stołu z tymi łapkami, a ona pisk, tak, jak no, wiesz, no, że jej się nie podoba, się próbowała stawić, no, nie? No, no ale. To zapamiętam, Kamil. No, trzeba od małego trenować, bo potem, wiecie, to będzie duży pies, bo to jest. Owczarek. Nie wolno, nie. Czekaj, znajdziemy swoje miejsce. I ten, to jest owczarek i wiecie, jak ona urośnie, to będzie ten, to będzie później problem, żeby ją oduczyć czegoś. Jak ona urośnie, będzie większa od tego stołu. No bo właśnie to chciałam powiedzieć, że Halina, będziecie musieli stół wyższy kupić albo w ogóle tamten wziąć, chociaż ona jak na łapach stanie, to i na tamten wtedy dosięgnie, jak na łapach stanie. Ale to jest suczka, więc suczki są z reguły mniejsze od psów. Ale mimo tego, to jest owczarek, to i tak są duże psy. No. Dobra, zabieramy się za dalsze dziamdzianie. No, no. Jemy. Jemy. Kto cię najbardziej kocha, nie? O tak, teraz poszła do kąta. Mama najbardziej kocha. Weź nie rób konkurencji przy dziecku, dobrze? Ci już nigdy nie zaproszę. Słuchajcie, bo tu będzie zaraz wojna na bułki. O dziecko. O dziecko. Błąd w twarz. Błąd w twarz. In your face, bitch. No, no. Halina, na co Karla czeka? No ciotkę, która ma przyjechać, tą trzecią, tą drugą. Ta, taką dobrą ciocię, jak no. Ta. No. Nie, taka niedobra ciotka, co pieska wychowuje. No tak. Co, trzeba od razu wychować. Popatrzcie, jaka Oda jest teraz grzeczna. Nie wolno. No bardzo. No co, no grzeczna się zrobiła. No zrobiła się grzeczna, tak. O, teraz joga. Joga. No. Siad. Super. Super. Nie? Powiedz, ładnie pokazaliśmy, gdzie trzeba sika zrobić i zrobiła. Tak, jest grzeczna, tylko po prostu nauczyłam się, trzeba na nią krzyknąć. Znaczy nie krzyknąć, musisz stanowczym, głośniejszym głosem. Co ty tam szukasz? A może ona musi większy interes zrobić, bo ona chodzi, szuka, piszczy, więc może być. Ona. Ja ci mówię. Swoje większe interesy. Ja ci mówię, że ona chyba musi być na większy interes. No to cioci idą z nami na spacerek. No, ciocia spada w domu. No ja też muszę zaraz. No. Idziemy na... To akurat nas odprowadzicie. No to idziemy odprowadzić ciotki. A ta ciocia już nie przyjdzie. Nie przyjdzie. Podraw się, podraw. Ona się czyści, bo ją pobrudziłaś. Wytłuściłam Potargałaś futro. Potargałam futro. No, stylizację. Stylizację futra pupy. No pomóż, mamo, pomóż, podrap. No, ostre kły, to są lepiej rady niż moimi obcięciami paznokciami. My się będziemy zbierać, więc każdy w swoją stronę. Tak. Ej. Karo w krzaki, ja my do okna. Dokładnie. Więc co, Karo, dziewczyny? Na razie, pa, pa. Papatki, pa. Pozdrowienia. Do kolejnego vloga. No. A ja się do was odezwę, jak wrócę do domu. No słuchajcie, wróciłam do domu. I teraz nastanie znowu ciemność. Rozpadało się po drodze znowu tak, że świata nie widać. Za chwilę przyjadą piesełki. Ja w ogóle wyłączyłam światło w przedpokoju, a chciałam wam coś pokazać. Tak a propos tego, że schudłam. Widzicie ten sweter? On był na mnie strasznie obcisły, już taki, że ledwo mogłam się ruszać, a na chwilę obecną, tak, nie zwracajcie uwagi na moje piękne klapki, a na chwilę obecną ten sweter wygląda już po prostu no niemalże jak sukienka. Zrobił się niesamowicie taki, no widzicie sami, workowaty. Tyle o go zostało. Więcej. Więc tu możecie zobaczyć, że rzeczywiście schudłam. Powiedzcie same, czy ten piesek od Karla, czy nie jest piękna. Jestem zachwycona.
Za chwilę też przyjadą pewnie moje piesełki. I chyba zrobię sobie, tak jak wczoraj mówiłam, kilka ziemniaków obiorę, zrobię jajko sadzone i do tego ćwiku i zrobię taki macz z tego, bo ja tak lubię to jeść. Bo w sumie co ja dzisiaj jadłam? Rano zjadłam troszeczkę jajecznicy na jednym jajku z pieczarkami i cukinią. No i u Haliny zjadłam bułkę, no i to tyle, co bym na dzisiaj jadła. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Aha, w ogóle wyobraźcie sobie, że poczta w ogóle nie przyjechała. Nawet nie mam awizo w skrzynce, więc no na pewno przyjadą jutro. Co teraz? Teraz idę się ogarnąć, pozapalam świecę, żeby zrobić trochę klimat. I chciałabym sprawdzić YouTube, co się dzieje, filmiki dziewczyn pooglądać, więc wrócę do Was pewnie później, jak nie zapomnę. Wiecie co, piesełki przyjechały, a ja jeszcze w ogóle na moment wyskoczyłam do Rewe i teraz rozumiem, dlaczego mówi się, że z pustym żołądkiem, na głodny żołądek nie powinno się jeździć na zakupy. Wiecie co, tak na szybkiego Wam pokażę, bo w sumie dlaczego by nie, pokażę Wam, co kupiłam. Niech no ja się tutaj tylko obrócę. Jak widzicie, torba jest i tak. Zachciało mi się pomidorów i ja bardzo lubię te właśnie w tych koszyczkach. One są dosyć drogie, bo chyba 3,5 euro kosztuje taki jeden. No ale te pomidory są przepyszne, więc wzięłam teraz, bo chyba już jednak, nie wiem, ale zaraz zobaczę, ale mi się wydaje, że już nie będę dzisiaj jednak nic gotować. Więc całkiem możliwe, że wciągnę sobie takie pomidory. Tutaj wzięłam chicken free chunks. Co to jest? To są kawałki fileta z marynadą i to są Rindfleisch, że roślinne, tak? Czyli podejrzewam, że to jest tofu albo coś w ten deseń. No zobaczymy. Jest 400 gram i ma za 100 gram ma 149 kalorii, a to ma 140 gram, więc w sumie niewiele. Potem wzięłam dwie takie szynki polskie. Lubię je na chleb. Gdzie jest druga? O, bo coś mi tu leci. O, tu jest druga. No tak, maniaczka świeczek, więc i bez świeczek się nie obyło. Ja uwielbiam, jak w domu się świeczki palą, dlatego też wzięłam dwie takie, nawet nie wiem, co to jest za marka, jakaś z Rewe, dwie o zapachu wanilii. Powiem Wam, że te pojemniki szklane, widzicie mało tej świeczki, te pojemniki szklane są fajne, dlatego że jak się świeczka wypali, można ładnie wosk wybrać, czasem one się wypalają, tego typu świeczki, do zera, więc wtedy można po prostu umyć opakowanie i sobie fajnie przełożyć jako, no, jako na świeczki po prostu, na tea lighty. Potem wzięłam jeszcze jakieś z Rewe Baby chusteczki Sensitive, 30 sztuk, były większe. Ja potrzebuję do zmywania maseczek, bo ja nie wszystkie maseczki zmywam, tylko niektóre ściągam. Moje śmierdziuchy, nie dla każdego, więc nie będę tu wystawiać. Mydło do rąk mi się kończy, słuchajcie, trzecie mydło w tym miesiącu, z tym, że no zobaczycie zresztą w denku, więc korzystając, że byłam z Rewe, wzięłam Studej o zapachu migdałowego mleka. Nawet jeszcze nie niuchnęłam. I na sam koniec dwa napoje. Pierwszy to kubuś z banan, marchew, jabłko. Ja nie lubię banana, ale w napojach mi to zupełnie nie przeszkadza. I na jutro do pracy wielka butla Nesty, dlatego że czwartek, piątek i sobotę pracuję, więc nie będę musiała za sobą taszczyć. Tylko włożę do szafki i gra gitara. No i tak by wyglądały moje zakupy. O, jestem z powrotem. Tak by wyglądały moje zakupy. W ogóle piesełki. Bela leży na kanapie. Aha, Diego też leży za Belą. Widzicie? Się schował. I w łóżeczku leży Rudy, biedny, popatrzcie, mordkę schował, bo Pancio pojechał, a on tęskni strasznie. Rudy, kochanie. No i nie wiem, zobaczę, co będę jadła, bo powiem Wam, że jestem głodna, ale nie ma nic takiego specjalnego aktualnie, na co bym miała ochotę. No nie wiem, zobaczymy, jak coś będę jadła, to Wam pokażę. Wiecie co, lenistwo jednak zwyciężyło.
więc jem chleb z serkiem, tutaj jest jeszcze dodatkowo salami, do tego na przegryzkę oczywiście pomidorki, no i muszę sobie zaraz nową herbatę zrobić, bo ta już jest prawie, że wypita, także ja się zabieram za jedzenie, bo mi naprawdę kiszki Marsza Wojennego grają, a mamy godzinę 19:42, jak widzicie. Także no, nie bardzo pora do jedzenia, ale jestem głodna i dzisiaj naprawdę jadłam niewiele. No właśnie, tak chrapie Diego. Słuchajcie, zjadłam, zmyłam makijaż, jestem po wieczornej pielęgnacji, mamy godzinę, sprawdźmy którą, 27, także moi kochani, teraz tylko relaks, relaks, zaraz oglądnę jakiś filmik, w międzyczasie postaram się obrobić tego vloga, żeby jutro i pojutrze, albo w sumie to nawet jutro, dwa filmiki móc już wrzucić sobie na zapas. Co jutro? Jutro muszę o 5 rano znowu wstać, bo do pracy trzeba się ogarnąć i po pracy muszę do Vodafone skoczyć z moim mężem, a potem, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to mam nadzieję, że zdążę jeszcze pocztę złapać i odebrać w końcu paczkę, moje zamówienie z Douglasa, bo w ogóle przed chwilą patrzyłam na status na DHL i mi pokazało, że adresat nieznany, więc dziwi mnie to, bo dzisiaj poczta w ogóle nawet nie jeździła, przecież ja byłam w domu. No więc mam nadzieję, że jutro uda mi się przechwycić paczkę z Douglasa i potem chciałabym, umówiłyśmy się z Halinami, że jutro znowu się spotkamy u Haliny. Halina ma wolne, więc ja będę po pracy i Maja też chyba nie ma nic w planach, więc czy będę kręcić vloga, nie wiem, wyjdzie w praniu, może spontanicznie. A na dzisiaj to by było na tyle. Żegnam się z wami. Nos mnie swędzi, jak nie wiem. Nieważne. Do zobaczenia. Pa, pa.